Nastąpiły zmiany na stanowisku prezesa zarządu przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Jak już wiecie Państwo, pan prezes Figar został awansowany na wysokie stanowisko w zarządzie spółki PGNiG. Natomiast powstała sprawa jego następcy, a ponieważ rekomendowanie kandydata na członka spółki miejskiej w Radzie Nadzorczej to kompetencje prezydenta miasta. Jeszcze muszę tu Państwu powiedzieć, myślę, że niektóre środowiska próbują robić koło tego człowieka niezdrową atmosferę. Ze względu, powiedzmy sobie szczerze, bo na tej sali wszystko to musimy mówić sobie otwarcie, ze względu na nazwisko ojca. Więc zwróciłem się też z zapytaniem do pana ministra, posła naszego Tchórzewskiego, co on na to. I chcę tutaj mocno podkreślić, że to nie pan minister Tchórzewski zabiegał o powołanie jego syna na stanowisko prezesa PEC-u, ale ja zabiegałem o akceptację tego nazwiska. Po tym rozeznaniu, o którym tu Państwu wcześniej powiedziałem, po tym rozeznaniu, które zrobiłem, czy jest to osoba odpowiednia na stanowisko prezesa PEC-u. Pan minister nie odpowiedział mi od razu, ale po jakimś czasie powiedział, że jeśli prezydent miasta i załoga jego syna widzi na tym stanowisku, to dla niego jest to tylko powód do zadowolenia z takiego stanu rzeczy. Myślę, że wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że ta kandydatura będzie wywoływała kontrowersje, bo wcześniej próbowano zrobić atmosferę koło jego syna Mateusza. Myślę, że to zostało wyjaśnione i w tej chwili Rada Nadzorcza w tym tygodniu na swoim posiedzeniu przyjęła moją rekomendację i w głosowaniu tajnym, a wiecie o tym, że w Radzie Nadzorczej jest też dwóch przedstawicieli załogi, przyjęła kandydaturę pana Karola Tchórzewskiego na stanowisko prezesa PEC-u. W takim razie jeszcze jedno pytanie. Myślę, że pytanie związane z tym, o czym powiedział pan prezydent, aby pan prezes, pełniąc swoją funkcję, był mocniej umocowany, a mam na myśli, dlaczego nie rozstrzygnięto tego w drodze konkursu. Myślę, że też należą się słowa obrony w stosunku do pana prezesa, bo tak jak państwo słyszeli, pan prezydent stwierdził, że proponował to stanowisko inżynierom, nie gorszym fachowcom od ustępującego prezesa Figata, ale wszyscy odmówili i skierował potem zapytanie w stosunku do pana prezesa Karola Tchórzewskiego. Ja nie chciałbym pomieszać kwalifikacji pana prezesa, tak jak to wybrzmiało w słowach pana prezydenta. Dlatego mam pytanie, dlaczego nie przeprowadzono tego w drodze konkursu? Tak jak pan prezydent rozpoczął swoją wypowiedź, że budzi to wiele kontrowersji. Nie ma co się dziwić, panie prezydencie, bo jest to jedna z kluczowych spółek miejskich w mieście. I jak mieszkańcy pytają i niepokoją się o to, to jest chyba w pełni uzasadnione. A myślę, że jakby był ogłoszony konkurs i w drodze konkursu pan prezes Karol Tchórzewski zostałby powołany na to stanowisko, właśnie nie budziłoby to żadnej wątpliwości. Więc no moje pytanie zasadnicze, dlaczego nie w drodze konkursu? Dziękuję. Czy pan odpowie? Bardzo proszę. Panie radny, ja odpowiadam krótko. Nie ma w historii naszego miasta tradycji do powoływania
organizowania konkursów na stanowisko prezesa. Ja biorę na to, za to całkowitą odpowiedzialność. Tak postanowimy. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, miłym radnym pogratulować i życzyć sukcesu panu i pan i firmie przedsiębiorstwa Medytkicie. Zmiana pokoleniowa. Młody Kuklewski, chociaż już nie taki młody, 41 lat.